Wiewiórki i Bobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. No właśnie, witamy was. Młoda dama i ja. Siedzimy już w gotowości na lekcję końskiego, kolejną. Od dzisiaj zaczynamy ruch na mój wniosek. Robimy krok do tyłu. Robimy krok do tyłu po to, żeby później polecieć 2-3 do przodu. Mianowicie będziemy sobie powtarzali to, co żeśmy do tej pory zrobili, żeby utrwalić sobie tą wiedzę, bo okazuje się, że później często mi się zdarza zapominać pewne zwroty czy pewne wyrazy. I jak sobie to utrwalimy, będzie lepiej. Nie ma co iść za szybko do przodu. Wprawdzie to nie jest matematyka, że nie da się nauczyć nic dalej, jak się nie ma podstaw. Ale bez sensu jakby robić od razu sobie dziury w wiedzy. No więc dzisiaj będziemy, od dzisiaj będziemy jakby zawracamy i jedziemy jeszcze raz przez to wszystko. Oczywiście pójdzie to nam znacznie szybciej niż pierwotnie, ale będziemy szli. Proszę dobrze, bardzo proszę, proszę dobrze. No to czekamy, bo jesteśmy troszkę przed czasem. Pewnie nie dużo, bo dzisiaj żeśmy późno wyszli. Ale zobaczę, którą to mamy godzinkę. 8:59, czy jesteśmy minutę przed czasem. To nie jedzie. Dzisiejszą lekcję kończymy 10 minut przed czasem. To nie miało najmniejszego sensu, nic nie jesteśmy w stanie zrobić zupełnie. Jest no tak absorbująca dżuny, że no, nie jestem w stanie skupić się zupełnie na nas, także przepadła mi ta lekcja. No ale w przyszłym tygodniu sobie spokojnie nadrobimy. Zresztą obiecałem sobie, że poniedziałek poświęcę na naukę taką mocną, więc na nas tyle sobie na przykład. No jesteś długa jak nie wiem co, zobacz, masz długie nogi. Całe siedzisko. O? Gdzie jedziemy teraz? To barbecue. Nie, jeszcze nie. Barbecue to będzie później. Teraz jedziemy na kawę. I don't want coffee. You don't want to go to cafe? Ale tam mają też jedzonko, zupkę. Mam nadzieję, że będzie dzisiaj czynne. I don't want zupkę. So what would you like to eat? Co byś chciała zjeść? I want to go to nie pójdź. Sister. Nie, to na grillu się spotkasz z nim. Jedziemy teraz wypić coś i zjeść śniadanko. Okej? Okay? Perfekt. I don't want to eat. Musisz zjeść śniadanie, nie może być tak jak wczoraj. Będziemy musieli zmienić jakąś strategię, bo to jest, no powtarza się kolejny raz już. Kolejny raz nie jemy śniadania, znaczy Juny je, no dla mnie tam zawsze coś organizuje, ale ja nigdy nie. Nie łapie się tutaj ta restauracja, zamykają ją za wcześnie po prostu tu na rogu obok nas. Dzisiaj plan był taki, że prosto po lekcji przyjedziemy tutaj zjeść właśnie. Będziemy się przygotowali, bo mamy o pierwszej. Jedziemy na grilla, a tymczasem no pojechał się po lekcji jeszcze na sobie do kawiarni. Okazało się, że zaraz kochanie. No i taka lipa no. Lipa. Co zrobić? You don't want lipa? Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Stajemy, zrobimy, zobaczymy, może tutaj coś się uda kupić. Tak, musimy coś kupić na grilla, żeby wziąć ze sobą. Wiesz, przygotować. Żeby nie iść z pustymi rękami. Today? Zobaczmy, ziemniaki, ale są... O nie, są fatalne. Są fatalne, nie nadają się. Żeby zrobić pieczone ziemniaki, no to odpada już tam jedna koncepcja. Wezmę arbuza, no ale to też tak trochę słabo. Co by tu zrobić? Co by tu zrobić? Pakłażany? No, można. To chyba nie pozostaje nic innego, jak wziąć trochę mięsa i przygotować. Tak, kochanie. Na ręce, tak? To już, czekaj. Kupiłem ostatecznie warzywa na sałatkę. Zrobię sałatkę, kupiłem arbuza jednego, kupiłem też folię. I w folii zrobię rybę. Kupuję taką rybę czerwonego, czerwoną, fajną, bardzo smaczną. Pani na miejscu patroszy, także jedyne co mi pozostanie do zrobienia to ją ładnie umyć, zamarynować, zawinąć w folię i ona też pojedzie. Będzie i ryba, i sałatka, i arbuz, i to jest to co ja zabiorę ze sobą na grilla, na proszonego grilla. Jesteśmy już na górze, mogę się teraz zająć, którą mamy 20 po 11. No to mamy 1,5 godziny do wyjścia akurat, w sam raz, żeby zdążyć zrobić sałatkę, przygotować rybę i co? I siebie. Dobrze, my do roboty w takim razie się bierzemy tutaj w kuchni. Znaczy ja, Juny pewnie roboty przy swoich rzeczach i będziemy się szykowali. Juny kontynuuje dzieło zniszczenia, czyli tak naprawdę
miesza już sałatkę. Tutaj mamy wszystkie składniki w środku. Sos również. Brawo, Julie. To jest dobra robota. Naprawdę świetna. W lodówce mam jeszcze rybę, którą już mam włożoną folię aluminiową z zamarynować. O Jezusie kochany, wydała mi się ta marynata. Oj Marcin, słabo to zrobiłeś. Dobra, dobrze, że teraz zauważyłem, a nie później. Szybko to muszę wytrzeć. Pod tą rybę jeszcze zabezpieczę i ona idzie. Arbuz. I z tym wszystkim będziemy jechali. Przyjechał jakiś człowiek. Nie no, jakieś faktury ma. To jest w ogóle zły znak. Od razu po prostu chcę popsuć dzień człowieku. No. Idę zobaczyć, o co chodzi. Podejrzewam, że jest z tym firmą od śmieci. Teraz zobaczymy. A ja tam ostatnio nie zapłaciłem, ponieważ była gruba niejasność. Do zapłacenia na fakturze była kwota X, a jak wpisywałem w system, to mi wyskakiwało dwa razy X. I miałem to wyjaśnić. Mam nadzieję, że pan to właśnie wyjaśni. Dobra, teraz coś na nogi. No się wyjaśniło. Dwie faktury przyszły. Za zeszły miesiąc i za marzec z góry. Jakoś tak przerzucili płatność na płatność z góry chyba. Coś mi, nie wiem. Dałbym sobie rękę uciąć, że co miesiąc płacę normalnie, regularnie. Z tego powodu to, że za śmieci zapomniałem. Zdarza się, możliwe. No nie będę się upierał. W każdym razie już zapłaciłem teraz przelewem. Pan sprawdził. Już mam sprawę z głowy. Tutaj jeszcze jedna rzecz, której nie pokazałem wcześniej. Już pokazuję. Kiedy Daniel z Kasią i dziewczynami byli na mieście, spotkali Polaków. Oni się do mnie odzywali. Nie udało nam się spotkać osobiście. I ci Polacy przekazali taki pakuneczek. Tam są drobiazgi pod kątem dżuny. To są w takim razie tutaj na razie osobno. A to dla mnie taki prezent. No i zobaczcie, to jest produkt rzemieślniczy z pierwszej stolicy Polski. Kto wie, która była to pierwsza stolica Polski? Miód pitny Malinjak. 2022 rocznik. Taki oto produkt. Ręczna robota. Kraftowa. Wspaniały. On wygląda, jakby był upity, ale nie, nie. Jest zamknięty. Zalaminowany. Nieotwierany. Tak po prostu wygląda. No. Skąd to jest? Miodosytnia. Miodosytnia. Sytnia Łucjan, tak? Bardzo dziękuję za prezent. Fantastico. Mam na czym... Nie wiem, bo nie próbowałem, ale podejrzewam. Kiedyś spróbuję. Ruszamy już na grilla. Tam mamy spakowaną część jedzenia. Tutaj jest druga część, a ta różowa torba to jest prezent, który Maciek z Natalią kiedyś kupili i prosili, żeby przekazać, bo nie mieli okazji, nie mieli czasu przed wylotem, żeby przekazać, więc my przekażemy gospodarzom. Tak, kochani. Nie wiem, czy już będą, ale w ogóle dojadą. Tak, w ogóle będą. My sisters, my sisters. No dobra, mniejsza z tym. Lecimy. O, proszę. O, to proszę. Jaki kolorowy. Ładny kolorowy. Tak, ten tuk-tuk taki fajny. No jak się miało stać, tak się stało. Zaczęliśmy grillowanie. Tutaj troszkę kiełby. Tutaj jest ta ryba, którą dzisiaj marynowałem w folii cały czas, więc nie widać jej jakby z amfas twarzy, czy tam w ogóle z profilu. Generalnie nie widać, bo jest w folii. Tutaj na razie bakłażan, czyli jak widzicie, powiedziałbym, nie to, że jakoś bardzo mięsny ten grill, no taki, powiem, taki wyważony, zrównoważony jest. Mam też tutaj pomocnika. To nie ty akurat, chodzi mi o Lusię. Lusia jest pomocna, w przeciwieństwie właśnie do ciebie. Oj, to jest tutaj mnie, spociłem się. Jest strasznie gorąco. Jest Kasia? Niekoniecznie. No i dziewczyny bawią się w środku. Oho. Będzie trzeba blurować. Dobrze. Ja w takim razie już ten... Wracam w takim razie do pracy, bo ja tutaj grillowy jestem. Zobaczcie, co jeszcze się pojawiło. No, to chyba nie pozostawia wątpliwości, że mięsiwo wchodzi, to grube. Kiełbasa nabiera koloru. Ryba, no nie wiem, ale folia na pewno. Tutaj bakłażany jeszcze tak na spokojnie. No, ale to mięcho robi wrażenie. Poprzerastane tłuszczem. Oj, będzie pyszne. Każdy nasz powrót do domu jest superancki, naprawdę. Ale muszę powiedzieć, że dzisiaj naprawdę ta pogoda, o dużo naprawdę było, że ta pogoda dzisiejsza no daje nam w kość niesłychanie. I takie mam wrażenie, że już zbliża się jakieś prześlenie, bo to jest strasznie trudne do wytrzymania.
Nie dość gorąco, to człowiek się poci, no po prostu no, nie chce pokazywać. No, po prostu no, to wygląda nieelegancko, no bo słabo. Dobra, nieważne. Dojechaliśmy do domu, jesteśmy na chacie, idziemy spać. To nakręciliśmy tyle i nakręciliśmy dzisiaj. No. Co zrobić? Jest jak jest. Dzień dobry, kolejnego poranka, witam serdecznie. Tak troszkę jeszcze nie uczesany. Moi drodzy, chciałem tak kilka rzeczy. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo krótki. To jest taki sobot i weekendowy odcineczek na ekspresie, żeby wam nie zajmować dużo czasu. Wynika to z tego, że nagrałem tyle materiału i się to udało. Czyli tak, jak widzicie, nie za wiele. Wynikało to z tego, że byliśmy u znajomych, u których nagrywanie tak troszeczkę jest utrudnione. I po prostu szanując ich niechęć do tego, żeby nagrywać, no to nie nagrywaliśmy, a że spędziliśmy tam dużo czasu, no to tego materiału jest ile jest. Dobrze, ale ja chciałem tak tylko właściwie powiedzieć o pewnym pomyśle. Ten pomysł oczywiście nie jest żaden nowatorski, nie jest specjalnie odkrywczy, on już tam jest ze mną od bardzo dawna, ale po prostu dojrzałem do tego, żeby go zrealizować. A mianowicie będę otwierał miejsce tutaj w Siem Reap. Miejsce ma w założeniu być nieduże, ma być takie troszkę offowe, można by to nazwać koktajl barem, aczkolwiek na pewno nie będzie to koktajl bar z jakąś specjalnie rozbudowaną listą koktajli. Poczekaj kochanie za chwilę. Miejsce z bardzo prostym menu jedzeniowym i napitkowym, że się tak wyrażę. Ale to miejsce ma być głównie miejscem spotkań. Miejscem, w którym można się spotkać, albo można spotkać mnie. O tak, może w ten sposób. I chociaż nie będę tam pracował jakoś tak cały czas non-stop, będzie tam pracownik, to będzie to miejscówka, w której będę bywał. I skąd ten koncept? No ten koncept wynika z różnych oczywiście pobudek, ale już pokaż. Super. Pokaż się z tyłu. Dobra, tam trzeba jeszcze będzie zawiązać. To ja zaraz ci zawiążę. Ok? Podnieś papierek, kochanie. Podnieś papierek. I do śmieci. Wybaczcie. No więc jak to wygląda? Wygląda to tak, że sporo Polaków przyjeżdża do Kambodży. Sporo to jest nawet niewłaściwe słowo. Dużo. No i większość z nich również przybywa w Siem Reap. Część z nich kojarzy mnie z działalności na kanale, z działalności internetowej. Tudzież dostaję informację, że jakby ja tu już mieszkam od jakiegoś czasu i dysponuję różnego rodzaju informacjami. Te osoby chcą się ze mną spotkać. No i najczęściej padają pomysły w takim razie, no to spotkałem się może w Khmer Taste, prawda, czy gdzieś tam sobie indziej u kogoś. I tak pomyślałem sobie, dlaczego? Dlaczego mamy spotykać się w Khmer Taste i tam wydawać pieniądze, skoro możemy spotkać się u mnie i wydać pieniądze u mnie. Mówiąc, grając w otwarte karty, no po prostu. Skoro możemy porozmawiać w Khmer Taste, no to równie dobrze możemy porozmawiać w miejscu innym. Takim moim, no po prostu. I nie ukrywam, że już zacząłem jakiś czas temu jeździć, szukać lokalu. To nie musi być w samym centrum miasta, ale nie chciałbym, żeby to było też zbyt daleko. Jakiś taki pomysł na to wszystko jest. Czy mogę zdradzić drugie dno tego wszystkiego? Znaczy drugie dno jakby tu nie ma, tu jest tylko... Pojawił się jeszcze ktoś, kto chciałby ze mną to zrobić, żeby to był wspólny projekt. I nie wykluczam, że tak właśnie będzie, że zrobimy to wspólnie. O, może tak. I chociaż jakby bez problemu można zrobić byłoby to samemu, to w sumie taki pomysł jak zrobienie tego jako wspólny projekt może być nawet ciekawszy, tak mi się wydaje. Pod wieloma kwestiami, wieloma względami. Ale o samym pomyśle i koncepcie troszkę więcej niedługo. Na razie mam dzisiaj sobotę z Dżuny. Powolutku się będziemy zbierali i jedziemy dzisiaj na dużą wyprawę, na wielką wyprawę dzisiaj, czyli w jutrzejszym odcinku zaznaczam, moi drodzy, dlatego że my ten odcinek po moim przy długim wywodzie będziemy kończyli, ale zaraz zaczynam nagrywanie już na jutrzejszy odcinek, czyli to wszystko, co dzisiaj się dzieje. No a dzisiaj będzie się działo naprawdę dużo.
Dlatego zachęcam Was do obejrzenia tego odcinka jutrzejszego, bo będzie fajnie. No dobrze, a podsumowując jakby całą tą przemowę. Tak, otwieram tutaj jakiś lokalik, mały lokalik, lokalik spotkań na zarówno Polonii, która mieszka tutaj, która będzie miała ochotę tutaj zajrzeć, ale przede wszystkim dla gości, dla tych, którzy tutaj przylatują, którzy chcą się spotkać nie tylko ze mną, ale i z innymi Polakami tutaj mieszkającymi. To taki będzie taki nasz polski punkt tu na spotkania. Punkt, gdzie można się uzyskać informacje po polsku, gdzie można uzyskać pomoc. No po prostu taka nasza mała placóweczka. Dojrzałem po prostu już do tego. I tyle. No dobra, kochani, to tak jak mówiłem już, no dalej nie przeciągamy tematu. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego, no zdecydowanie krótszego odcinka sobotniego, weekendowego. Zapraszam na jutro, 7 rano, czas polskiego, już powiedziałem, wchodzi kolejny odcinek, tym razem już o normalnej długości, z tym wszystkim, co dzisiaj będziemy robili. A będziemy robili, już się zbieramy właśnie do wyjścia i lecimy, tniemy w długą. Wam życzę wspaniałego weekendu, wybawcie się, wypocznijcie, zróbcie to, na co macie ochotę, na to, na co nie mieliście czasu w ciągu tygodnia. I do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć, wielkie dzięki, hej.